Dzień dobry, dziś moim gościem jest redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Śmialiśmy się ostatnio, jak się spotkaliśmy, że powinieneś podziękować Kaczyńskiemu, bo cię odmłodził o 40 parę lat. No w tym sensie... Czy liceum, czy matura, studia? Masz rację. No, matura to może nie, ale tak na studia, na tak na 68 rok. Tak, no to rzeczywiście to mu zawdzięczam. Myślę, że on też wie co robi, dlatego że on jest w tym wieku, że 68 rok, marzec, jednak widział na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Więc on wie, jaki to towarzyszył język, jakiego typu reakcje na oponentów, jak ich szczuto, jak odmawiano im prawa do polskości, jak oskarżano ich, że są narzędziem w ręku zachodnio-niemieckiego rewizjonizmu, że chłopka i czaja za nimi stoi. On to wszystko musi pamiętać. Jak my mówimy, że odżyły klimaty marcowe, to nie jest pokusa zbyt łatwej metafory, nie przerysowujemy? Są różnice oczywiście. Różnice są wszystkie, że to inny system. Mianowicie w 68 roku poza ulicą ludzie mieli zakneblowane usta. Nie mogli odpowiedzieć w żaden sposób. Teraz jakieś istotne fragmenty wolnych mediów istnieje internet. Istnieje na nasz dziennik, czyli Gazeta Wyborcza, istnieje polityka, istnieje Newsweek, istnieje Tygodnik Powszechny, istnieje Rzeczpospolita. To jednak nie są wszystko pisma reżimowe. Tam Polska Demokratyczna może się wypowiadać, odpowiadać na zarzuty i formułować własne zarzuty. To samo nie jest. Natomiast pewien klimat, pewna duchota moralna, którą wzięta władza, pewna łatwość szczucia, kłamania, budzenia nienawiści, odwoływania się tego, do tego, co w naturze ludzkiej jest najgorsze. To jest, tutaj nie ma przepraszam. A w tym porównaniu czy metaforze Kaczyński jest Gomułką czy Moczarem? Kaczyński jest Kaczyński. No. I co? To najgorsze. To powinno nam wystarczyć. Czy Moczarem jest? No nie, no jednak Moczar nie osiągnął tego, co Kaczyński. On nie skupił wokół siebie z całego obozu nacjonalistycznego, populistycznego, zakłamanego, lokajskiego, chociaż miał na to ochotę. No. Gomułka to co innego, bo to człowiek innej formacji, innego pokolenia. Oczywiście ma znaleźć pewne obsesje antyniemieckie, pewną demagogię, prostactwo, ale jednak Gomułka mimo wszystko, przynajmniej w trzech sprawach, się pozytywnie Polsce zasłużył. Wszystkie sprzeciwiał się kolektywizacji. W 1956 roku jednak ocalił Polskę od rosyjskiej interwencji. To było bardzo ważne. I po trzecie, konsekwentna polityka w sprawie niemieckiej doprowadziła do tego, że on przez swój upór i przez swoją obsesję antyniemiecką utrował drogę do pojednania. Znaczy on był na tyle inteligentny, że prowadząc propagandę antyniemiecką potrafił jednocześnie... Tak, politykę niemiecką, która doprowadziła do tego, że Willy Brandt w Warszawie podpisał zgodę czy aprobatę dla polskiej granicy na Odrze i Nysie. I to było niesłychanie ważne, to był pewien przełom w niemieckiej polityce wschodniej, w niemieckim myśleniu o Polsce. I to jakby otworzyło drogę do tego, co w moim przekonaniu było wielkim dokonaniem ostatnich 30 lat, do nowych relacji polsko-niemieckich. Niemcy straciły wizerunek tego odwiecznego wroga, że jak się światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem, tylko uzyskały przez swoją bardzo konsekwentną, cierpliwą i w sumie dość pokorną politykę wynikającą z następstw mentalnych, psychologicznych okupacji hitlerowskiej, zyskały status państwa, w którym się można życzliwie układać, życzliwie porozumiewać
krok po kroku zmieniało swój obraz i swoje myślenie też i o Polsce. I to było niesłychanie ważne. Natomiast obóz Kaczyńskiego chce niszczyć to, co było wielkim polskim dokonaniem, porozumienie polsko-niemieckie. A czy obsesja antyniemiecka Kaczyńskiego to jest aż zupełnie czysta, ona jest brudna, ale czysta w sensie źródła, czy autentyk, czy to jest po prostu instrumentalizacja pewnych obaw w zaszłości? To drugie na pewno, instrumentalizacja, na pewno. Natomiast na ile to u niego autentyczne jest, ja nie umiem powiedzieć, że go przypomina, to raczej ja z nim słyszę w tym, co on mówi, no właśnie pilnego wychowanka PZPR-owskiej propagandy antyniemieckiej. Znaczy, jeżeli on ten, jakąś tą zadę antyniemiecką ma, to ją wyniósł nie z Krzyżaków Sienkiewicza, nawet nie z Krzyżaków Forda, tylko wyniósł to po prostu z szkolnego nauczania, gdzie ta obsesja antyniemiecka, to straszenie Niemcami było nieustanne. A jest, nie dziwi cię, że tyle lat po wojnie ta karta wciąż w Polsce gra? W sensie działa poniekąd skutecznie? Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. Popatrzysz na ten region, to jakby wybuchła wojna na Bałkanach, była taka deklaracja Miloševića, przywódcy serbskiego, że on się zgadza na międzynarodowy arbitraż pod jednym warunkiem, że wśród tych arbitrów nie będzie przedstawicieli państw, które były w koalicji hitlerowskiej. Znaczy, ten problem istnieje w Rosji, jest bardzo żywy. Do tego się Putin odwołuje bez przerwy. Jest taka zresztą wspaniała anegdota, ja lubię ją powtarzać, przeczytałem to we wspomnieniach Konrada Adenauera. W 1955 roku Adenauer w pierwszą wizytę w Moskwie miał z składem. Rosjanom zależało na nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Republiką Niemiecką. Chcieli mieć jakieś nowe pole dla własnej polityki. No ale Adenauer, który był sprytnym politykiem, nie chciał tego sprzedawać za darmo, ponieważ jeszcze w łagrach rosyjskich siedziało wielu niemieckich jeńców z wojny, to on w trakcie rozmów, negocjacji, mówił, że on się zwraca do Chruszczowa, żeby on wykonał gest taki humanitarny, żeby żeby się porozumieli, żeby ci ludzie mogli wrócić do Niemiec. Na to już mówi, to nie są żadni jeńcy, to są przestępcy wojenni skazani za zbrodnię. Na co powiedział, on nie użył słowa jeńcy, się odwołuje do humanitaryzmu. Na co przerwał mu Mołotow i mówi, czy pan sobie zdaje sprawę, jakie straszne zbrodnie Niemcy tutaj zrobili w naszym kraju? Na co Adnan spokojnie mówi, panie Mołotow, bardzo pana przepraszam, ale kto z nas podpisywał pakt z Hitlerem, ja czy pan? To jest świetna anegdota, ona dobrze pokazuje, że nie można jednowymiarowo patrzeć na Niemcy. Adenauer nie był żadnym bohaterem ruchu antyhitlerskiego, on po prostu nie był hitlerowcem. I tacy w Niemczech też byli. I albo się rozumie złożonych procesów historycznych, albo się traktuje przeszłość i rany, które pozostały po tej strasznej wojnie i okupacji, jako pałkę do walenia w głowę swojego oponenta. A już ta teza lansowana, to się ciągnie od czasów tego dziadka z Wehrmachtu, tego wymysłu bezczelnego, tego łobuza Jacka Kurskiego. Łobuza, manipulanta i kłamcy i oszusta. On zapłaci za to jeszcze. Otóż przekonany jestem, że jest oczywiście w Kaczyńskim
taka prostacka ksenofobia. On świata nie zna. Nie lubi? On nie mówi żadnych języków. On nie lubi podróżować, bo tego świata nie jest ciekaw. Jeżeli też czegoś nie chcesz poznać, jeżeli to ci się pojawia nagle w twoim domu, to odbierasz to jako zagrożenie. Więc w tym sensie dla Kaczyńskiego zagrożenie jest wszystko to, co obce jest. A przy tej Gomułkowszczyźnie dzisiejszej, to Agnieszka Holland jest kim? Słonimskim? Jasienicą? Wszystkim po trochu? Trochę jest to oczywiście Słonimskim, trochę jest wszystkim Andrzejem Wajdą, Andrzejem Munkiem. No. Dlatego, że oni byli oskarżani przez Moczarowców o to, że ta polska szkoła filmowa, ta szkoła szyderców, która się używa słowa bohaterszczyzna, kpi z przyszłości, no a popioły Wajdy zostały w ogóle. No to i Żeromski w takim razie też był z tej szkoły. No Żeromski, no wiadomo, no. Jak napisał przedwiośnie, to został oskarżony o kryptobolszewizm i pornografię. Nie no, Żeromski w ogóle nie do zaprobowania. Ale mówię o popioły, polscy żołnierze gwałcący zakonnicy. No jak to tak można? No? Jak to tak można? Jak był spór na zachodzie, na lewicy tym razem, o to, czy pisać, czy nie pisać o procesach moskiewskich, Jałagra, to Jean-Paul Sartre, wielki pisarz skądinąd, miał wielki wywód, że nie można pisać o łagrach i procesach, dlatego że to odbiera nadzieję metalowcom z Billancourt, to ta miejscowość podparyska, gdzie są zakłady metalowe. Na co Kamiszos powiedział, nie, trzeba pisać prawdę, bo tylko prawda służy temu, co progresywne. Otóż ten sam spór paradoksalnie dzisiaj trwa z prawicą polską. Oni mówią, my się nie dyskutujemy, czy były te pushbacki, czy nie były. Wiem, że to jest antypatriotyczne, to są bo z Wajdą. Nikt nie mówił, że na San Domingo te rzeczy nie miały miejsca. Że nie gwałcono tych kobiet. Nikt nie twierdzi tego. Tylko się o tym nie należało mówić. Bo trzeba robić filmy, pisać książki ku pokrzepieniu serc, a nie takie nieprzyjemne rzeczy, bo to były marginesy bez znaczenia. No tak jak nie wolno pisać o szmalcownikach. No czyli Holland jest obiektywnym wrogiem, tak jak Gross był, prawda? No w pewnym sensie tak, w pewnym sensie to się odwróciło przeciwko tej szczujni całej. Dlatego, że Agnieszka dostała tą nagrodę watykańską. To już perwersja, nie? To więcej niż perwersja. No to już jest po prostu jakby sam anioł postanowił napisać ten scenariusz i powiedzieć Kaczyńskiemu, młody człowieku, idź pod prysznic. Bo poleciałeś je jeden most za daleko i przegniąłeś. Kościołowi katolickiemu ten film się podoba. Uważa go za wartościowy i chrześcijański. Więc jeżeli ty to niszczysz, to nie tylko podważasz Kościół katolicki i Matkę Naszą, ale przede wszystkim godzisz zasady Pisma Świętego. A to już się nie godzi nikomu, kto chce mieć poparcie od katolickiego proboszcza. W tej Gomułkowszczyźnie 2.0 jest tylko jedna rzecz, która naprawdę jest jeden do jednego w jakimś sensie powtórzeniem tamtej epoki. Michnik jest tam, gdzie był, dalej jest wrogiem, tylko że tym razem jeszcze na wolności. Na wolności i jestem ciągle nie tam. Ale dalej użyteczny jako figura wroga. Jako figura wroga, oczywiście. No. No tak, to moim zdaniem. Jak się mówiło kiedyś o Jarku Kaczyńskim, że on lubi wszystkich ludzi na świecie,
związkiem mężczyzn i kobiet. No. Więc z nim jest tutaj ten kłopot. No. Ja się rzeczywiście mam wrażenie, że się specjalnie nie zmieniłem. Ja myślę, że gdyby w 90 roku... I dalej stoisz tam, gdzie stało ZOMO. Tak. Gdyby w 90 roku Jarkowi pokazać wydruki tego, co on teraz wygaduje od paru lat, te fantazje, te brednie, te idiotyzmy, to on by powiedział, to wymyślił ktoś, kto mnie nienawidzi. On by w to nie uwierzył. Natomiast ja bez trudu mogę przedrukować wszystkie moje teksty, jakie pisałem w tych latach. Raz miałem rację, raz nie miałem racji, to jest inna rzecz. Ale nie można nic takiego, co można uznać za jakąś podłość, prostacką, niewyrafinowaną. Wiesz, co oni by, gdyby to był Kaczyński albo jego ludzie, wiesz, co by krzyknęli? Zdrada. Nie, krzyknęliby człowiek honoru, nie? Tak. I ja bym wiedział, co odpowiedzieć. Znaczy, jeżeli to moje określenie przeczytać w kontekście z dobrą wolą, wiadomo było o co mi szło. Mi szło o to, żeby pamiętać, że ten policjant dotrzymał załamanego okrągłego stołu i uznał rezultat wyborów do Sejmu i Senatu. On to uznał po prostu. To się zdarzyło pierwszy raz w historii od 1917 roku. No to ja, jeśli już padło słowo prewersja, to muszę ciebie zapytać, czy byłbyś skłonny wobec Kaczyńskiego, Ziobry, Morawieckiego być tak wielkoduszny jak wobec Jaruzelskiego i Kiszczaka? Jeżeli by się zachowali z taką klasą i z takim pożytkiem dla Polski, jak Jaruzelski w 1989 roku po przegranych wyborach, tak. Czyli co musiałby Kaczyński według ciebie zrobić, żeby w twoich oczach zmazać przynajmniej część swoich win? Nie będę mu podpowiadał. Tym bardziej wiesz, że nie skorzysta z podpowiedzi. A tym bardziej nie będę. To jest science fiction. To o tym mógłby opowiadanie napisać Janusz Anderman, albo Krzysiek Warga, albo nie wiem, może Twardoch. No. Już nie przypuszczam, żeby Olga Tokarczuk, chociaż ona bardzo dobra pisarka, też by mogła. Tu literata trzeba, ja nie jestem literat. A czy nie masz takiej czasem refleksji, a może gorzkiej refleksji, po tym cholera jasna, po tych 50 latach zająć święty spokój, ja znowu muszę bić się o tę Polskę? Ja takiej refleksji nie mam, bo mnie nikt nie zmusza. To jest mój wybór. Znacznie gorzej bym się czuł, gdyby mnie zmuszano. Sytuacja cię zmusza. Żebym wielbił Kaczyńskiego. Dopóki do tego mnie nikt nie zmusza, się czuję ciągle dość komfortowo, jak wolny człowiek w wolnym kraju. Nie, to jest naprawdę pytanie o to, czy nie uważasz, że wręcz nadzwyczajne jest to, jak koncertowo spieprzeliśmy jako naród, przepraszam. Ja wiem, że w ramach teorii bezwinności narodu, które też hołduje Prawo i Sprawiedliwość, nie można o tego mówić, ale spieprzyć taką koniunkturę, taką dobrą kartę historii, to trzeba być naprawdę mistrzem świata. Przede wszystkim ja bym się chciał tej bezwinności chciałbym się odnieść. Mianowicie, to jest taka bezwinność, w której nie ma miejsca. Na bohatera narodowego jest Lech Wałęsa, bo to Bolek jest. I zdrajca. W której nie ma miejsca na docenienie okrągłego stołu, który był największym polskim politycznym dokonaniem w XX wieku. A może nie tylko w XX, prawdę. Ja się trzymam już tych wąskich ram czasowych. Co więcej, dziś połowa Polski, już jak wynika z sondaży, z wszystkiego, jest przeciwko Kaczyńskiemu. No więc jest to naród bez winy czy winny, bo ta połowa to jest przeciwko niemu, powinna być winna. Bo tylko
pod znakiem Kaczyńskiego można być dobrym Polakiem i chrześcijanina. Inaczej nie ma każdy wstępu nawet na spotkanie z Kaczyńskim, bo go pilnują. Jak rozmawialiśmy ostatnio, miałeś taką znowu gorzką refleksję pod tytułem, że u nas wielką celebrę piosenki ludzie śpiewają, czczą największą katastrofę narodową, porażkę polityczną, dramatyczną, a sukces, o który ty opisujesz, proszę obalić ustrój bez jednej wybitej szyby, że to się uznaje za klęskę, porażkę, zdradę i przynosi przyczynę narodowych nieszczęść. Czy to nie świadczy albo o problemach z percepcją rzeczywistości, albo o braku instynktu samozachowawczego? Jedno i drugie oczywiście. W Polsce wielu ludzi ma problem z tą percepcją. Ma też pewną łatwość ulegania. Nie, bo ja rozumiem Rosję. Dla Rosjan 89, czy w ogóle ta faza, to jest upadek potężnego imperialnego państwa. Oni nagle z narodu, który był szanowany, bo się go baną na całym świecie, spadli do bohatera memów. I stąd to względna fascynacja bandycką polityką Putina, bo on niby powoduje, że Rosja wstaje z kolan. Ale Polska była na kolanach przez wszystkie lata dyktatury komunistycznej. I teraz mówię, że wychodzenie z tej dyktatury w sposób tak humanitarny, spokojny i rozumny, że to jest zdrada, że to klęska jest? I coś takiego na serio mówi Morawiecki? To mi się wydaje jakieś zupełnie nieprawdopodobne. A już tylko złośliwie dodam, że jeżeli to jest zdrada, to wśród zdrajców są bracia Kaczyńscy. Oni byli wszakowymi. Czy nie przesadzamy trochę w takich kategoriach ostatecznych, mówiąc o wadze tych wyborów, jakby to rzeczywiście był koniec świata albo raj, jakby tak wyglądał wybór? Nie, no takie wyboru oczywiście, że nie ma. Takiego wyboru nigdy nie ma. Natomiast ja to przyrównuję do tych wyborów, które wyniosły do władzy w 1933 roku Adolfa Hitlera. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że... Ja właśnie od razu ci się, przepraszam, wtrącam, bo pamiętam, że w czasie panelu, w którym braliśmy udział, bardzo wręcz powściągałaś innych i siebie, żeby nie przerysować. Ja się nie przerysowałem, bo nie zarysowałem. Otóż w 1933 roku do władzy doszedł Hitler nie pod hasłami wojny, Holokaustu, niczego takiego. Ale wystarczyło przeczytać to, co on napisał w Mein Kampf, żeby się bać. Otóż każdy, kto gotów jest głosować dzisiaj na PiS, powinien zastanowić się nad tym, co powiedział parę lat temu mój przyjaciel żyjący już Adam Zagajewski. On napisał do tej skrajnej nacjonalistycznej prawicy, nie nazywam was faszystami, ale weszliście już na drogę, która może do faszyzmu was doprowadzić. Bądźcie ostrożni. Taki sens to miał, to nie dosłowny cytat. Otóż... Dzisiaj jesteśmy bliżej niż wtedy, kiedy to mówił. Otóż to chciałem to powiedzieć, że to się sprawdziło. Ja dostałem list od czytelniczki z Torunia, no i pan 8 lat temu przepowiedział, co się będzie działo. Niech pan znów zabierze głos. Ja nie wiem, czy zabiorę głos, bo nie wiem, czy mam coś do powiedzenia nowego, czego już nie powiedziano 100 razy. Ale faktem jest, że wtedy teza moja brzmiała tak. To będzie budowa państwa putinowskiego. Typu putinowskiego. Z wszystkimi tymi pociągnięciami, które Putin krok po kroku realizował. A tak uważasz, bo tak wskazywała logika historii, czy na tyle znałeś Kaczyńskiego, żeby to wiedzieć? Jedno i drugie. Jedno, bo to był nie tylko Kaczyński, to jeszcze był Orban.
Orban też to, co robił na Węgrzech, to była putinizacja Węgier. Oczywiście wszędzie był ten lokalny kolor. No to Węgry miały inny kolor, inny Polska, inny Rosja. Ale model ten sam. A teraz jeszcze zobaczymy, co będzie. Ja się bardzo niepokoję o Słowację. O tym sobotę, tak? Powiedziałeś na tym panelu, że ostrożnie ze słowem faszyzm, bo ludziom się w naturalny sposób kojarzy Auschwitz, getta, obozy. Dokładnie. Egzekucje uliczne i tak dalej. To co to jest, to coś, co dzisiaj mamy w Polsce? No ja bym powiedział tak, że to jest autorytarny reżim, który sięga po ideologię faszyzującą, po przeobrażanie całych instytucji w rodzaj wydmuszek. Tak? To znaczy jest Sejm, ale nie ma Sejm. Jest Trybunał Konstytucyjny, ale go nie ma. Jest niezależna prokuratura, ale jej nie ma. Jest konstytucja, ale jej nie ma i tak dalej, i tak dalej. To też buduje pewną historyczną pamięć i to jest już czyste wzorowanie się na Putinie. Czyste po prostu. Putin przeprowadził prawo, że nie wolno pisać o pakcie Ribbentrop-Mołotow jako o sojuszu. I za to można do więzienia iść, a oni tutaj wpadli na pomysł, że nie wolno pisać powiedzmy o jedwabnym, że nie wolno pisać o pogromie w Przytyku, czy o pacyfikacji wsi ukraińskich. No. Że krótko mówiąc, nie wolno pisać o niczym takim, co im się nie podoba. Oczywiście jest to problem. Dlatego, że nie wiadomo, czy wolno o Brześciu pisać. W Brześciu jedni Polacy zamknęli do więzienia. O procesie? No tak. Zamknęli do procesu drugich Polaków. Naczelnik państwa z 20 roku, Józef Piłsudski, wydał decyzję, żeby do twierdzy brzeskiej zamknąć, zawieść i upokorzyć premiera rządu polskiego 1920 roku, Wincentego Widosa. Więc to przekonanie o tym niewinnym zawsze na narodzie w całości jest kompletnie absurdalne i jest robieniem ludziom wody z mózgu. A czy tamta opozycja z Witosem Niedziałkowskim, Dibuła, nie była mądrzejsza niż dzisiaj? Oni nie mieli problemu ze stworzeniem, powiedział, nie literalnie wspólnej listy, ale właśnie ze zjednoczeniem opozycji. Uznali, że zagrożenie jest ogromne i nie ma co dyskutować. Zgadzam się. Nie chcę mówić, bo i wtedy, i teraz ta opozycja była nie do końca zjednoczona. Teraz zdecydowanie sprzeciwia się temu zjednoczeniu formacja Szymona Hołowni śpiewana przez PSL. Natomiast wtedy no, nie było miejsca choćby dla Endecji. Endecja mówiła, owszem, możemy iść razem, jeżeli w jednym z punktów naszych programów odrzucenie Polski, czyli dyskryminacja i tak dalej. No to z kolei było nie do przyjęcia ani dla PPS-u, ani dla Frontu Morszy i Sikorskiego, Paderewskiego i tak dalej. A dzisiaj co? Czy Kaczyński twórczo syntetyzował rządy pułkowników Piłsudskiego i Endecję? Ja tak uważam. Tylko czy ty rządy pułkowników po śmierci. Czyli to już nie jest prawda, że te dwie trumny rządzą Polską, bo to już nie są trumny i truchła, tylko ożyły te demony. One zostały ożyły, połączone w jedno. One ożyły, tak. Ja uważam. I uważam, że to historycy się będą nad tym zastanawiali dobrze. Bo jaki był mechanizm tego odżycia, to jest zagadka w gruncie rzeczy dla nas wszystkich. Dlatego, że w
Polsce nie wydarzyło się nic takiego, żeby wypromować do władzy formację, która odrzucała właśnie całą transformację. Kiedy Jacek Żakowski zrobił wywiad z Adamem Przeworskim, to jest taki bardzo wybitny politolog amerykańsko-polski, i on go zapytał się, dlaczego w Polsce PiS wygrał. No bo ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, bo nie było żadnych czynników, by temu sprzyjały. Ani kryzys gospodarczy, ani kryzys moralno-polityczny. Nic takiego się nie wydarzyło. Może autodestrukcja narodowa? No to jest teza, którą znamy od Tadeusza Korzona. Znaczy, że po prostu my jako naród nie jesteśmy w stanie zdzierżyć triumfu i sukcesu. No to Korzon pisał i to doprowadziło do rozbiorów. No. Ja nie wierzę w takie tezy w zasadzie. Ale rzeczywiście to jest coś, nad czym się musimy wszyscy pozastanawiać. Dlatego, że to jest nowe. To jest coś takiego, rzeczywiście tak jak mówiłeś, że Polska nie miała nigdy tak dobrej koniunktury i tak koncertowo jej nie marnujemy dzisiaj. Czego ty się najbardziej boisz w kontekście Polski? Może powiedziałbym w takim wymiarze bardziej perspektywicznym niż 2 tygodnie. Ale ty pytasz w sensie politycznym, kulturowym? W ogóle. Co ci spędza sens z oczu? No więc jeżeli w Polsce zwycięży PiS, to w realnej koalicji z Konfederacją, w realnej, bo być może nawet Konfederacja będzie udawała opozycję, tak jak ONR był opozycją, ale już śpiewali tą samą melodię. Oni myśleli, że połkną sanację. A sanacja myślała, że ich połknie. No. I więc jeżeli zwycięży ten duch, to Polska może się znaleźć na takim statusie w Europie, jaki był status Albanii rządzonej przez Envera Hoxhę. Aż tak? No, to było państwo niepodległe, ale kompletnie wyizolowane. Jednym sztuczkiem były Chiny. I teraz to jest jeszcze najlepszy scenariusz. Bo gorszy jest taki, że będzie wypłukana z Unii Europejskiej i przy zawirowaniu historycznym może wpaść w łapy Putina. Właśnie, czy Kaczyński może nas w sensie politycznym, geostrategicznym, mentalnym zapisać do wschodu? Moim zdaniem on tego nie chce. Nie? Moim zdaniem nie. On wschodu też... Pewne rzeczy sobie na wschodzie mu się podoba, ale on tego nie chce. To nie człowiek ani wschodu, ani zachodu. To jest człowiek ciemnej polskiej prowincji. Takiej... Polska już nie B, ale Polska C, w sensie mentalnym. Kiedyś mówił mi, że jego marzeniem jest stworzyć polskie cud, CDU, no to nie bardzo się udało. No kompletnie się nie udało. Cała spółka CDU z PiS-em. CDU jest partią prawej strony niemieckiej demokracji. Natomiast on jest tą prawą stroną. Antydemokratyczną. To tak jakby CDU rozmontowało Bundestag, Karlsruhe, Sąd Konstytucyjny i tak dalej. Bo nic wspólnego z tym nie ma. Kompletnie. Tylko zdaje się, że po drodze doszedł do wniosku, że nie może być CDU, no bo tu nie ma Niemców, tylko są Polacy. No jest na właśnie na przykład, ale moim zdaniem też on jest zafascynowany Węgrami. To jest jego nowa fascynacja. Kiedyś on tego nie miał, bo nie było kiedyś czym się tam fascynować, był kadar. No. Natomiast Viktor Orban mu imponuje. Jest zręczny, cyniczny kompletnie i sobie radzi.
co przesuwa Polskę z nad Bałtyku nad Balaton. To byłby jego docelowy wariant. Nie geograficznie, ale politycznie i mentalnie jest. Zastanawiam się, bardziej tak. Znaczy... Tym bardziej, że od tego morza niebezpiecznie wieje czasem dla autokratów. Tak, tylko pamiętaj o jednej rzeczy, że ten proces nie jest zakończony. Że on się będzie rozwijał. I tak jak Stalin w 25 roku, 26, to nie był Stalin 37 roku. To był jeszcze łagodny Stalin, liberalny Stalin. Pozwalał ludziom i pisarzom żyć. Uderzał w pewne warstwy tylko. Na mocniejsze uderzenie przyszło dopiero przy kolektywizacji. Więc ja nie wiem, co wymyśli ten obóz, czy Kaczyński sam, jeżeli by wygrali. Wiem jedno, oni się nie zatrzymają. Oni są jak rower. Rower musi jechać przez cały czas. Bo jeżeli się zatrzymuje, to upada. A czy jest coś, czego według ciebie Kaczyński nie zrobił ze względu na swoje zachowania, wychowanie, background? Że tego nie zrobi na pewno, do tego nie jest zdolny? Tego nie pamiętam. Mogę powiedzieć, czego już nie zrobił. A czego nie zrobi, to nie wiem, bo nie jestem prorokiem. Na razie jednak on utrzymał politykę prozachodnią. Nie proeuropejską, ale proamerykańską. Oczywiście można powiedzieć, że to jest proamerykanizm bliżej Trumpa niż Bidena, ale utrzymał. Na razie. To po pierwsze. Po drugie, Kaczyński nie nacisnął na klawisze antysemityzmu. Ze 100 powodów nie zrobił tego. A przy całej tej kampanii przeciwko Holland, ty podtekst był oczywisty. Ale nie tekst. Podtekst. Zresztą podobnie Putin. Dwóch tylko przywódców Rosji nie było antysemitami. Lenin i Putin. Wszyscy inni było bardzo pod tym względem nieciekawe to towarzystwo. Poza tym wiesz, trudno być konsekwentnie wiesz, antysemitą, handlując z Izraelem i biorąc od nich Pegasusa, nie? Nie. Znaczy z Izraelem, znaczy łatwo być antysemitą, ale... Ale nie, można być jednocześnie proizraelczykiem. Nie, można być proizraelskim politykiem i antysemitą. Dlatego, że antysemityzm godzi w tutejszą demokratyczną inteligencję. A w Izraelu Benjamin Netanyahu jest świetnym partnerem dla Kaczyńskiego czy dla... A uważasz, że Kaczyński nie cierpi tej... inteligencji po prostu, że to jest wróg, tak? O tak. Że to jest, tak jak ja mówię, obiektywny Żyd, tak? Absolutnie. Dzisiaj. On nie znosi tego. Do kogo się odwołuje? A to dlatego, że jest niekochany przez tą inteligencję? Czy liberalną elitę? To tutaj sobie potrzebujesz to pytanie zadać nie psychiatrze, psychoanalitykowi. No. Ja nie czuję się na siłach wejść do głowy Kaczyńskiego i analizować jego. Wiem jedno. Jest to artyszkodny. Jeżeli chcemy, żeby Polska popadła na następne 4 lata w ręce szkodników, nieudolnych wariatów, którzy są gotowi rozpędzać piekło, podpalić miasto, żeby sobie zapalić papierosa, to głosujcie na PiS. Jeżeli chcecie żyć w normalnej Polsce, normalnych ludzi, na PiS kogoś nie wolno. W sensie politycznym od 30 lat mamy wojnę Tusk-Kaczyński, a niektórzy twierdzą, że w sensie ideowym to jest od kilkudziesięciu lat wojna Kaczyński-Michnik. Czy masz poczucie, że od 8 lat, że tak powiem, solidnie w tym meczu przegrywasz? Że przegrałem, no to jest poza debatą. Po prostu to nie jest kwestia mojej opinii, tylko no, wyniki wyborów. No ale że... mamy dogrywkę za 2 tygodnie, nie? To zobaczymy, ale rzeczywiście ja należałem do tej części
liberalnej opozycji, która uważała, że droga, którą proponuje PiS, to jest droga do katastrofy. Większość Polaków, może niewielka większość, ale większość jednak, zdecydowała się im tę władzę powierzyć dwukrotnie już. No to brzmi bardzo niepokojąco, ale może... A co dla tej zwiedniętej trochę kokardki ukraińskiej oznaczałoby zwycięstwo PiS-u? Niektórzy twierdzą, że Kaczyński wyłącznie ze względu na sentyment większości społeczeństwa proukraiński i antyrosyjski zmienił orientację, choć też nie definitywnie, biorąc pod uwagę, jak flirtował niemal do samego końca, tuż przed wojną jeszcze. Nie, on żadnych sympatii proukraińskich nigdy nie miał. Absolutnie nie. Po tym względem to był nacjonalista, który mógł szanować Niemców, bo widział ich siłę. Mógł szanować Rosję, bo się jej bał. I pogardzał Ukrainę, która nie ma nawet swojego państwa. Nawet choćby w tym zakresie, jakim to państwo miała Polska, czyli PRL. Więc żadnego zmiaru nie miał, nie widzę resentymentu proukraińskiego. A myślisz, że on kibicuje w głębi serca Putinowi? Mam nadzieję, że nie. No nie wiem po prostu. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. No, mam nadzieję, że jednak rozumie, że Putin to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polski. I nie tylko dla Polski, ale dla Unii. Każdego nie obchodzi tak dość. Powiedz mi, bo patrzę na tę twoją odznakę z plakatu z 4 czerwca 1989 roku. Samo południe. Samo południe metaforycznie się zbliża. I czy nastrój przed tamtymi historycznymi wyborami jest podobny do nastroju teraz, 2 tygodnie przed? Wiesz pan, wszyscy żyjemy w jakichś bańkach. Więc w tej bańce, w której ja żyję, jest pewne podobieństwo. Jest przekonanie, że już czas najwyższy, to jest moment, kiedy trzeba odsunąć i tak dalej. Jest wiara w to, że ich odsunąć można. Natomiast jak czytam reportaże z Polski prowincjonalnej, to widzę, jak wielu ludzi uważa, że gwarantem bezpieczeństwa dla nich jest PiS. To oczywiście nie jest prawda, że tak jest, ale oni to tak widzą. No i to może tak wygląda. A czy ty generalnie w odniesieniu, w kontekście tych wyborów jesteś człowiekiem nadziei czy obaw? Czy mam wrażenie, trochę my jesteśmy ludźmi urzędowego optymizmu, w tym sensie, że jak mamy nawet obawy, wątpliwości, to uważamy, że niepedagogiczne i niepolityczne byłoby się nimi dzielić. Jestem człowiekiem nadziei, który ma sporo obaw. Czy wygram te wybory? Musimy wygrać, bo nie mamy innego wyjścia. A potem spodziewałbyś się, jako obywatel, takiej stanowczej, kategorycznej depisizacji, czy na miękko? Po co się będziemy martwić? Okay. Na razie wygrajmy. Dobrze. Na marsz oczywiście idziesz. Oczywiście. Dziękuję ci pięknie. Dzięki Tomku.